Cześć wszystkim, witam was w nowym filmie. Ja przed chwilą wróciłam do domu. Adaś sobie leży w łóżeczku, dlatego że dostawka już jest prawie na niego za mała. Ja, jak wiecie, mam dostawkę koło łóżka swojego i on już jest praktycznie co do centymetra na długość tej dostawki i próbuję go teraz przyzwyczajać do swojego pokoiku, do takiego normalnego łóżeczka, dlatego że no niestety, ale niedługo będzie musiał się tam przejść i jeszcze nie wiem, czy przeniesiemy łóżeczko jego do sypialni, czy po prostu będziemy go przyzwyczajać do swojego pokoiku. Pranie się robi, Adaś się bawi. Ja dzisiaj udzielałam wywiadu. Zawsze mi się to kojarzy z tymi ciężkimi dyktami. Udzielałam wywiadu dla mojej Norwegii. Ja już kiedyś, nie wiem, to już było 2 lata temu chyba, jak miałam też wywiad z Bartkiem. I dzisiaj, no nie zdradzę wam, o czym było, ale wywiad pojawi się pewnie w przyszłym tygodniu, więc już niedługo będziecie mogli zobaczyć. Mówiłam tam, to wam mogę zdradzić, że będę starała się regularnie dodawać filmy i chciałabym, żeby to było w weekend, żebym miała czas zebrać materiał przez cały tydzień i zmontować to w piątek, sobota i żeby w niedzielę się filmy pojawiały. Na razie nie obiecuję, ale będę się starała, żeby to było regularnie, dlatego że tak jak mówiłam, no chcę rozwijać ten kanał i wiem, że systematyczność tu jest kluczem. Lato się skończyło. Mieliśmy przepiękne lato przez ponad tydzień, nawet bym powiedziała. I powiem wam, że ja uwielbiam ciepło. Ja uwielbiam lato, to jest moja ulubiona pora roku. Ale jestem tak odzwyczajona od słońca i od ciepła, że czułam się dziwnie. Dostałam wysypki na ciele od słońca. Było mi duszno, było mi słabo. Jak szłam na spacer z małym, to miałam mroczki przed oczami, do tego stopnia właśnie. A to nie były jakieś upały typu tropiki, tylko to było po prostu jakieś 28 stopni. Więc z jednej strony bardzo się cieszyłam, że było tak ciepło, a z drugiej strony było mi przykro, że stałam się takim alienem i jestem odzwyczajona od tego. Ale jak wszystko wróci do normy, jak się wszystko uspokoi, Gadaś będzie miał paszport, to będziemy to wszystko nadrabiać braki słoneczne. Mam nadzieję, że już niedługo. Plan na dzisiaj, nie ma planu właściwie, nie ma planu, dlatego że co, muszę podkurzać, no ale tego nie będę nagrywać. Postaram się wam troszeczkę z każdego dnia coś pokazać. Więc na razie kończę i widzimy się później. Podkurzałam i nabrało mnie dzisiaj bardzo na kompot z rabarbaru, bo dzisiaj rzucił mi się w sklepie i kupiłam trochę rabarbaru. Trochę jabłek i trochę gruszek i teraz właśnie mi się tutaj powoli tak pyrka, zaraz wam pokażę. I ugotowałam jeszcze ziemniaków, bo miałam takie przerośnięte ziemniaki i nie byłam właśnie pewna, czy one się nadają jeszcze do jedzenia, czy nie. Ale mamy tutaj dużo łabędzi i kaczek, więc one na tym skorzystają. Już wam pokazuję kompocik. O, kompocik właśnie wygląda tak. On jest... Zaraz właściwie będzie gotowy, bo już wszystko się fajnie rozgotowało, tylko nie wiem ile dodać cukru, bo nie chcę też, żeby on był za słodki. No i też ze względu na to, że się odchudzam, więc dodałam na razie 3 łyżki cukru, ale jeszcze go nie próbowałam. A tu jest, o, tu są ziemniaki. Nie wiem, czy poobrywać te kiełki, ale wydaje mi się, że chyba je poobrywam, bo one z tego, co kojarzę, to one są chyba trujące. Ale muszę doczytać. Później pewnie pójdziemy na spacer, no chyba, że zacznie padać. Dobra, kompocik gotowy, odcedzony. Jeszcze jest ciepły, to nie zamykam, nie będę go wsadzać do lodówki. I będzie, mam nadzieję, na 2 dni. Nie pamiętam, na czym skończyłam dzisiejsze nagrywanie, ale chyba na kompocie, którego by the way już jednej butli nie ma. Mówię cicho, bo już Ada śpi, ja się wykąpałam i skończyłam czytać właśnie książkę i przypomniało mi się, że właściwie nic nie nagrywałam dzisiaj za bardzo, dlatego odezwę się po prostu do was jutro.
No i dzień dobry, witam się z wami w dniu kolejnym. Wyglądam niezbyt zachęcająco, ale nie wyspałam się totalnie. Małemu idą zęby. Ma już takie fajne kiełki. Nie ma Rudzi, chociaż dzisiaj widzę, że ma taki sam humor jak wczoraj, czyli nie za bardzo. Poszedł teraz z tatą na spacer, ale co, ja się nie wyspałam, dlatego że mały się wierci strasznie, nie wiem czy przez te zęby. Budził się co 2 godziny na karmienie. I no, jestem niewyspana. A dwa, że dostałam maila od mojej lekarki, bo robiłam u niej cytologię już jakiś czas temu i dostałam właśnie maila, tylko że ona napisała do mnie maila zamiast po angielsku, to po norwesku. Nie dość, że mój norweski jest słaby, to medyczny to już w ogóle, więc wrzuciłam w Google Translate. No i jest napisane, że są jakieś komórki. Dokładnie wam przeczytam. Niewielkie zmiany w komórce. To jest odnośnie się cytologii. Nie wiem, czy mówiłam. No i prosi o kontakt. Ona powiedziała, że jak wszystko będzie ok, to do mnie nie będzie pisała. Jak będzie coś nie tak, to że da znać i wtedy będę musiała się umówić na kolejną wizytę. Więc tak trochę, no nie, od razu, wiecie, nie twierdzę, że to jest rak, ale ale coś tam jest nie tak. Może to jest spowodowane tym, że nie wiem, jeszcze nie, no przeciążenie, bo kiedy to było. Także no nie, niezbyt poranek fajny. Zadzwonię do niej, umówię się na wizytę i zobaczę, o co tam chodzi. I co? No i dzisiaj nie wiem, co będę robiła, bo jest zimno i niby ma padać, ale chyba pójdę się po prostu przejść i się odmulić. Najpierw to wypiję sobie kawkę, a później zobaczę. Odmuliłam się i idziemy na zakupy. Na spożywkę, żeby nie było. Przełożyłam już Adasia do spacerówki. Niektórym może to się wydawać dziwne, że to za wcześnie, ale to dlatego, że on naprawdę nie mieści się już w gondoli. Ma 74 cm i pół. Ostatnio był mierzony w przychodni. I zaleciła taka pielęgniarka środowiskowa, żeby próbować go włożyć właśnie w spacerówkę, tylko na ten najniższy taki próg, żeby on nie leżał, tylko tak, wiecie, no prawie jest na leżąco. I dlatego staram się też nie chodzić z nim na długie spacery, żeby się po prostu mógł przyzwyczaić. Trzymaj, Adaś. Hop. No i zakupy zrobione. Wózek załadowany, pokazuję wam, żeby nie było, że jestem gołosłowna a propos ostatniego filmu. No hejo, ja jestem w kuchni, dzisiaj jest czwartek. Mam problem, powiem wam szczerze, z gotowaniem, ogólnie z robieniem jedzenia, bo nie chce mi się. Nie chce mi się, czasami nie mam czasu, czasami nie mam siły i teraz sobie wymyśliłam tak, że wracam do mojego poprzedniego systemu i będę robić na 2 dni. Nie chcę mrozić, bo tak średnio lubię mrozić, chyba że będę już naprawdę zmuszona, to będę mrozić. Dzisiaj robię, nakupiłam dużo pieczarek. Takich lepszych, gorszych. Zrobię dużo sosu pieczarkowego. Kurczak się rozmraża. O, dużo kurczaka. Będzie za 2 dni. Adaś dzisiaj coś nie chce za bardzo współpracować. Nauczył się krzyczeć. Krzyczeć! Tak, nauczył się krzyczeć i teraz testuje swój głos, a przy okazji moją cierpliwość.
Dobra, biorę się za obiad. A jeszcze tak a propos mrożenia tego jedzenia, to ja wiem, że mówiłam wcześniej, żeby mrozić, żeby robić więcej, żeby mrozić, ale teraz mówię, żeby nie mrozić, bo gdzieś tam przeczytałam, że to jest niezdrowe, takie mrożone jedzenie. Nie wczytywałam się za bardzo, bo nie miałam czasu, ale jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, to dajcie znać, bo właściwie, no nie wiem, chyba, że ja doczytam. Ale jak wiecie, o co chodzi z tym mrożeniem jedzenia, już mówię o mrożeniu takiego jedzenia gotowego, jak na przykład chciałabym zrobić spaghetti i pomrozić, to mniej więcej o takim jedzeniu mówię. Dobrze, Adaś, już idziemy. Obiadek się robi, Adaś zasnął. Ja chciałam wam jeszcze powiedzieć odnośnie tych wyników, które wczoraj dostałam, bo rozmawiałam z lekarką. I ona powiedziała, że to nie są żadne tam komórki rakowe, żeby się nie martwić, że musiała mnie poinformować przez to, że no nie były te wyniki dobre, ale nie były też złe, więc kazała mi mieć to na uwadze i żeby skontrolować to przynajmniej raz do roku i żeby tą cytologię powtórzyć, także nie ma się czym martwić. Miejmy nadzieję. Przyjechaliśmy do cioci Bogu. Tak? Posiedzieliśmy z Adasiem, wypiliśmy kawę, znaczy ja wypiłam i jedziemy do domu. Chciałam zrobić niespodziankę i nagrać Bogumiłą, ale niestety była porozbierana. No i jest piąteczek, piątunio. Ja się wykąpałam, teraz będę jadła śniadanie. Ale myślałam, że zabiorę was dzisiaj w fajne miejsce. Ale was jednak nie zabiorę, bo tu nie widać, za oknem jest masakra. Tak leje deszcz dzisiaj, że na pewno się nie zanosi na to, żeby przestało. Zresztą prognoza pogody też mówi, że dzisiaj jest Armagedon. Więc co, nie wiem, pojadę może tu do Tasta Center, tu mam blisko taką mini shopping center. Cały czas poluję na tą czarną bluzę. Nigdzie jej nie mogę znaleźć i chyba się wkurzę i kupię zwykłą taką z H&M-u, tylko nie wiem, czy mają czarną, bo ostatnio widziałam, były jakieś różowe, takie bardziej letnie kolory. Jeżeli mi się uda, to biorę zwykłą z H&M-u, już nie będę wymyślać. I teraz jestem strasznie głodna, więc biorę się za jedzenie. Powiem wam, że nic nie było, a nic. Dużo ludzi. O, kocyk spadł. Niby są promki, ale nic poza tym. Naprawdę, nic konkretnego. Już, Adasiu, jedziemy. Także spadamy do domu. Wiecie co, nie mam pojęcia, jak wyjdzie ten film. Pewnie po pierwsze będzie krótki, po drugie będzie marudzący. Ja tam dużo marudzę, ale no takie dni też się zdarzają. Ja nie mogę udawać, że cały czas mam super humor i ekscytujące dni, bo też no, jestem człowiekiem. Więc pokazuję tak, jak jest. Tak jak mówiłam, nic nie kupiłam, bo totalnie same szmaty były. Chciałam jeszcze powiedzieć a propos moich patronów, że ja pamiętam. Ja pamiętam, bo ja prosiłam, właściwie dostałam tylko jedną odpowiedź zwrotną z adresem od dziewczyny. I ja pamiętam, że mam wysłać pocztówki. Ja tego jeszcze nie zrobiłam, to się przyznaję, ale to dlatego, że były sklepy pozamykane, te pamiątkowe, teraz dopiero wszystko ruszyło, więc jak będę miała luźniejszy dzień, to po prostu wybiorę się do centrum i pokupuję te pocztówki. Więc jeżeli jeszcze nie daliście mi znać z adresem, to napiszcie mi proszę na maila, to powysłam wam te pocztówki. No i chyba tyle, bo chciałam po prostu wam dać znać, co u mnie, chociaż nie za wiele. Staram się, tak jak mówiłam, że co niedzielę, żeby był ten film, więc na bieżąco będę wam
dodawać filmy. Mówię oczywiście cicho, bo mały śpi. Ja mam ochotę bardzo poczytać książkę, ale wszystkie już przeczytałam, a czekam, bo jutro zamówiła, bo gumiła paczkę, ja domówiłam sobie. Przyjedzie kurier, przywiezie mi 8 książek, więc będę miała co czytać. Dzisiaj na razie zadowolę się jakimś tam filmem, pewnie z YouTube'a. Wykąpić też pójdę spać, chociaż nie jest jeszcze późno, jest w ogóle jasno. Ale jestem no nie za bardzo wyspana, więc na tą chwilę kończę ten film. Sorry, że był trochę taki nie teges, ale kolejne będą lepsze, mam nadzieję. To widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Pa!